pozwolili nam wejść do restauracji z Belą, więc super. Jakiej restauracji? No jak to jakiej restauracji? No to jest restauracja, nie? Co? Wino jest dobre, bo jest tanie. No to musisz zapomnieć. Nie, tam nie będziemy się pchać. Oh fuck. Dobra, będziemy musieli przejść. Ciekawe, jak na nas będą patrzeć, kurwa, z psem na łańcuchu. In 100 meters, sharp left onto Jobharia Islami Boulevard. Kurwa, to jak to zajebane. Gdzie tu zaparkujesz coś takiego? Oops. Take the next left onto Jobharia Islami Boulevard, then sharp left onto Jobharia Islami Boulevard West. No tam wyjeżdża po prawej. Gdzie? Po prawej. No ale jest zostawiony samochodami, no. Więc nie wiem jak się tam wjedziesz. Nie, no ja tam nie wjadę, sorry. Kurwa, bo autobus będzie zajebiony. Nie, ten tu będzie wjeżdżał świetnie. Nie wiem. In 100 meters, sharp left to stay on Jobharia Islami Boulevard. Sharp left to stay on Jobharia Islami Boulevard. Ma pan ususzone różyczki. Wow. I pomarańcze i różne inne rzeczy. Oni mają kawa. To co to sprzeda, jak to wszystkiego jest brud. Nie wiem. Co? Gdzież? Gdzie? Zobaczcie na tą bramę i na drzwi, po prostu wow, ja uwielbiam takie stare rzeczy. Normalnie powiem wam, że niech się Grand Bazar w Stambule schowa po prostu,
Zresztą ja mówiłam tam w którymś momencie, że nie bardzo nam się podoba w ogóle Stambuł generalnie, bo no tam nie tak aż dużo nie zostało, nie? Natomiast tutaj po prostu jest wow, wow, wow. Przyjeżdżajcie do Iranu. Jezu, zobacz jakie te drzwi są niesamowite. Wow. Zobaczcie, jakie tu są fajne stare sklepiki. Tam na górze wszystko po prostu stare drewno. Wszystko jest autentyczne. Sprzedają tylko lokalne produkty. Więc jest po prostu pięknie. No, naprawdę. Czuć atmosferę. Sprzedają herbatę. Herbatę może byśmy się napili. Może byśmy wzięli sobie czaj, nie? A chcesz zjeść najpierw? No to dobra, lecimy, szukamy jeść. Pozwolili nam wejść do restauracji z belą, więc super. Jakiej restauracji? No jak to jakiej restauracji? No to jest restauracja, nie? Żadnej. Jaka jest, taka jest, ale restauracja, więc bardzo fajnie, bardzo miło. Tutaj pan piecze chleb na tych kamykach rozgrzanych, a tutaj pan robi szaszłyki. Ten placek jest naprawdę strasznie dobry. Jest taki lekko kruchy i super smakuje po prostu. Rewelacja. Fajnie, że w każdym kraju mają coś trochę innego. Jeszcze spróbujemy to mięsko. O Jezu, jakie dobre. Matko moja. Nie mogę być wegetarianinem, sorry. Uczyciu, za dobre. Dobre. Pan przejął kamerę i stwierdził, że weźmie rzeczy w swoje ręce. A w ogóle to zadzwonili do kogoś i ktoś tutaj, kto ich znajomy mówi po angielsku, idzie do nas, żeby porozmawiać i potłumaczyć. Food was fantastic. Sorry? Okay, no worries. Okay, no worries. Yeah, okay. See you in 2 minutes. See you in 2 minutes. No worries. Okay. Ah, that's it. So, how many days you want to stay in Iran? Two months. That's nice. You have visa for 2 months, yeah? We have 1 month, but we will renew. We can extend it. If you go to another city, if you today is your first city? Second day. Yeah, that's nice. If you stay a lot, you will understand that Iranian people, they are very, they love guests.
Yeah. Well, we've noticed that. We've noticed that already. We'll be here 2 days. I understand, but I say you something, for example, from Iran, for example, from this city, for example, or culture or something like this, because you want to stay 2 months, yeah. You need it, you must, you know, like this. You know, Iran, how can I say it to you? It's very historical. I know that. Yeah. And if you travel all around the Iran, you will see four seasons too. Here in this area of the Iran, we have a lot of mountains in here. Yeah, and I know. Beautiful. Course, beautiful mountains. Yeah, I'm hiking. Hiking man. Yeah. And in here, in this area, how can I say it to you? Whole days of the year is cold, for example. Really? If you go, yeah, of course. Not cold like this, now it's winter. But in summer, for example, it's cold too. If you go to the, how can I say it, the south of the Iran. Yeah, it's now, very hot. Yeah, the south is very beautiful. If you go to the south of the Iran, now it's warmer than... Yeah, I know, it's about 20 degrees, I think. Yeah. It's like... But in the summer, it's 50. Wow, you put egg on the stone, maybe you just cook. Really? Of course, yeah. And can you tell me where is the best ski resort in Iran? Which one? Best, which one? Ski resort, because I ski. Ah, really? Yeah. Nice. We ski in Georgia. Georgia? Yeah, it was very good, but I want to ski in Iran. Ski in Iran is near the Damavand. Near the Damavand is very good. Oh, above the... Tehran? Yeah, it's about the Tehran, near the Tehran. And we have places in here too for ski. I don't know, but I'm going to the mountains with club, Mountain Club. The owner of that club, of course, they know it, the place of the ski. I will ask, I can say it too. But near the Damavand we have a lot of places. Damavand? Yeah, Damavand. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy ślicznie. Super. Bardzo dobry jest ten chleb. Bardzo dobry. A panowie sobie tam robią zdjęcia Beli. Beli też smakuje ten chleb. No. Bazar ma aż 55 tysięcy sklepów. Welcome. I 20 dni witają nas tutaj, po prostu jest niesamowicie. I ma aż 28 meczetów, słuchajcie. W ogóle jest niesamowite, strasznie nam się podoba. Jest wszystko takie, wiecie, autentyczne. Hello. How are you? Fine. This is so beautiful. Where are you from? Poland. Poland. How long have you been here? 2 days. 2 days. There are so many places that you must. Yeah, we have a long list. Yes. Very nice. No, musiał sobie ze mną pogadać oczywiście, skąd jesteśmy i jak długo. Powiedziałeś Lewandowski? nie powiedziałam mu Lewandowski. O, zobaczcie na rozmiar tych garnków. Ja tutaj, moja ręka. Wow, o, można nagotować takich, ogromne. A tutaj jeszcze większe garnki, normalnie kopać by się można było. Chodź tu Bela, zobacz jaki wielki garnek. Zobaczcie jaka Bela mała, jakie garnki ogromne. Chodź. No, kot, ja bym ci proponowała tam nie iść.
kot pierwszy raz widzi psa chyba, a przynajmniej takiego małego. No, interesuje go. Niektórzy się zachwycają Belą i ją co chwilę wołają, ale przed chwilą pani mnie sztruznęła, żebym się odsunęła, bo pies jest za blisko. Tak więc ten. Kupujemy tarkę, bo ja jak byliśmy na nartach w Gudauli, to zostawiłam tam w apartamencie tarkę. Mamy? Ile było? Tak, no. I nawet nie wiem, ile kosztuje, bo nie możemy się ciągle ogarnąć z tymi pieniędzmi tutaj. Napisane jest inaczej, a oni mówią inaczej. Myślałam, że to są obrazy, ale to są tkane. Normalnie to są dywany oprawione. Wow. Piękne. To wszystko są tkane dywany oprawione. Piękne. Pan mówi, żebym weszła do środka. Wow. To po prostu jest niesamowite. Słuchajcie, wszystko jest tkane. Dywany grubaśne takie. Tak więc jest taka faktura też. To nie tylko, że jest obraz i kolor, ale ma fakturę wspaniałą. Po prostu jest piękne. Jeden niesamowite. Tutaj widać, ale już jest wycinany ten dywan. Rany włoskie. Nie wychodzę stąd. Ja chcę wszystko zabrać. Ja chcę mieć dom. Co mamy? Lecimy do Limy się fajnie. Aha. Spadło. Aha, to jest z tyłu. I puść. Alon. No. A potem wycinają, bo ten jest jeszcze niewycięty. Ten jest jeszcze niewycięty, a potem jak wyczną, to wychodzi tak jak tu. Wow. Pan zaprasza do kolejnego sklepu. Coś czuję, że ciężko będzie stąd wyjść. Wow. Tutaj mamy tradycyjne. O, pan ma na Instagramie. Można go znaleźć. Carpet, set, akbap. Ja to potem napiszę w opisie, jakby ktoś sobie chciał pooglądać więcej. Pięknie. Super. Can I speak? Tak. Hello, welcome to our city. It's for visit you in Tabriz. It's an opportunity for our. We invited from the all of world peoples visit Iran and Tabriz. I sure you enjoy from our city, and you can find your favorite foods, your favorite handicrafts, and nice images and historic place. We have a very old culture. I want from all of peoples, farm peoples, visit our city. Thank you. Have a nice time, all of your lives. Thank you. Thank you for inviting me to your shop. It's really beautiful. Really beautiful. This is gilings and the carpets and other kinds of handicrafts. Tabriz, the city of carpet in Iran and world, and famous from the kinds of carpets. We have a different carpets with different design and different quality from silk and wool and cotton.
Mm-hmm. And in center of Tabriz, center of world carpets. Yeah, it's amazing. Thank you for your attention. I'm hoping to visit you again in Tabriz. Yes, you might come again. Thank you. If you want to take just a few minutes. This I put here. Okay. This shop from my grandfather, and this area in our family from more than 100 years. My father and my grandfather work in this place, and all of people in Tabriz know our family in carpet works. And we are hoping we try for advertising Azerbaijan Tabriz carpet in the world, because it's best of the carpets in the world. This is my documents about my grandfather. This my grandfather is mother and mother father is working carpet, and this is my father working in this document nearly 70 years ago. Wow, a lot of history, a lot of history, and it's really good trade. This is good craft. My products, this handicrafts, and this is my brand, is Ahbab Handi Carpets. And kinds of that. All of this is handy works, and same this. This is Iranian and from silk and the works carpets. Okay, thank you so much. Not at all. Na szczęście niedźwiedź się nie nudzi, bo widzę, że tutaj sobie znalazł gromadkę. I gadają o psach i o Lewandowskim. Oj! Oni lubią się bawić, ale nie chcą dotykać psa. Wołają, zaczepiają, ale nie lubią dotykać. Kolejne obłędne drzwi, ja po prostu nie mogę, więc zobaczcie. Ogrom. A tu się skończyły.
Nie, no ja nawet nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. Co tam, że się nie zmieszczę? Zmieszczę się, jak się wepcham, to się zmieszczę. Tak naprawdę, ile tu jest pasu? In 200 meters at the roundabout, take the second exit onto Bazaar, Jomhuri Islami Street. Mi się wydaje, że to są trzy pasy, bo oni zrobili pięć. Jak on? Kurwa, nawet motorkiem nie przyjedziesz, zobacz. No, ale nie szkodzi, nam sobie pan do taksówki przed nami wsiada na środku ulicy. Na środkowym pasie. Nawet motorem ciężko przyjechać. No gdzie on ma przejechać, jak oni tu lusterko do lusterka? No, przejechane. A tam sobie panowie rozładowują. O, ja sobie tutaj wyjadę. No i co? No, co nie wyjadę? Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia. Ten bazar ma aż, nie wiem, jak tłok nie da się gadać, słuchajcie. Więc ten bazar składa się z wielu różnych części i dookoła jest mnóstwo różnych sklepów, ale w samej głównej części bazaru, nie wiem, poczekajcie chwilę. Bym wpadła do sklepu. Matko! Tak właśnie się człowiek poświęca, żeby zrobić jakieś dobre ujęcia.